Dzień dobry wszystkim w 2023 roku. Zapraszam Was na podwójnie jubileuszowy odcinek, gdyż kanał Velo Yellow obchodził niedawno pierwsze urodziny, a także jest to 10 odcinek z serii Rowerem po Mazurach. Nadchodzi wiosna, pogoda robi się coraz lepsza, zatem czas ruszyć w teren. W dzisiejszym odcinku wraz z Krzyśkiem ruszamy na wschód od Węgorzewa zwiedzić kilka ciekawych miejsc. Niektóre z nich niestety w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podziwiać tylko na zdjęciach. Zaczynamy od grobowca w Zakałczu Wielkim z 1860 roku. Jest to miejsce spoczynku członków rodziny Steinert. W krypcie znajdują się zmumifikowane ciała kobiety i mężczyzny. Są one rzekomo pozbawione głów. Budynek znajduje się kilka kilometrów od Bań Mazurskich w powiecie gołdapskim. Punkt numer 2 to kanał Brożajcki. Jest to ciek wodny mający na celu połączenie rzek Gołdapy i Węgorapy. Został wykopany w roku 1733. Jego długość wynosi 12 km. Przystankiem na naszej trasie jest piramida w Rapie, czyli miejsce doskonale znane miłośnikom Mazur. Data budowy nie jest dokładnie znana. Źródła w tej kwestii są bardzo rozbieżne. Przyjmijmy, że jest to mniej więcej przełom XVIII i XIX wieku. Jest to grobowiec rodziny pruskiego rodu baronów von Fahrenheit. Docieramy do miejscowości Mieduniszki Wielkie. Znajduje się tu pałac z 1920 roku. Należał on początkowo do rodziny von Fahrenheit, a następnie do rodziny von Altenstadt. Pałac spłonął w 1922 roku, po czym szybko został odbudowany. Po wojnie, podobnie jak w innych pałacach pruskich, utworzono tu biuro PGR wraz z przedszkolem i mieszkaniami dla pracowników. Po likwidacji PGR-u zaczął popadać w ruinę. Budynek obecnie znajduje się w rękach prywatnych i wystawiony jest na sprzedaż. W piwnicy budynku natrafiłem na ciekawą mozaikę. W promieniu kilkudziesięciu metrów od pałacu znajdują się również ruiny zabudowań gospodarczych.
Punktem wyprawy jest kościół w Dąbrówce Nowej. Nazwa Dąbrówka pada tak często w nazewnictwie polskich miejscowości, że ciężko połapać się, o którą chodzi. W samym powiecie węgorzewskim jest ich kilka. Przejdźmy do sedna. Przed nami kościół z 1732 roku. Miejsce wydaje się być bardzo ciekawe. Miejscowość Dąbrówka jest niewielka, zatem nie ma tu zbyt wielu wiernych. Jest to parafia filialna dla parafii w Budrach. Msze odbywają się raz w tygodniu. Budynek niestety ulega coraz bardziej postępującej degradacji. Kilkaset metrów dalej znajduje się ciekawy pałac, o którym opowiem w jednym z kolejnych odcinków.